Witam serdecznie w kolejnym dzionku. Dzisiaj jest, tak jak powiedziałem wczoraj, dzisiaj jest 7 marca i jedziemy ciapkiem na przegląd. Ja wam tylko pokażę ciapusia, gdzie piękny słoneczny dzień jest. W nocy było jakieś minus 4, bo był mróz, ale to wcale po Polsce, bo nie tylko u mnie. A wam pokażę ciapuś z przyczepą, elegancko, proszę bardzo. No, wszystko poporączane, hamulce. Dobra, palimy dziada. I jego chwilę pochodzi, a ja idę jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. Taką, jak to bym powiedział. No, wczoraj go paliłem, to dzisiaj raczej nie będziemy. Chociaż świecę mu możemy podrzeć na. On był mróz, to możemy mu podrzeć na chociaż 10 sekund, 20. I powinien chwycić, jak to mówią. No. Dobra, sprzęgło. Nada maszyny. No. Dłuższe rado kręci, pomyłko. Dłuż nabija. A ja idę teraz, tylko muszę jedną nogę. O, nowy zawór założyłem przy ciebie. Widać tutaj? Bo był zepsuty, stary. Nie wiem, nie działał w ogóle, kompletnie nic. No, dobra. Biorę się za swoją jeszcze robota, to jeszcze chwilę pochodzi, jeszcze dobiję. Dobra, jedziemy. Wszystko tak jest, tak powinno być. Działać, działa. Ustawiłem sobie jeszcze jedną rzecz. Zawór odprężarki, nie wiem czy widzicie. Widać. Wcześniej wyłączyła mi na troszkę poniżej 0,6. A teraz mnie rozłącza na troszkę poniżej 0,8. No to nie, na 0,8. Powiem wam tak, chodzi mi o fakt, że jak nacisnę hamulec, to nie schodzi mi, że zaraz będę musiał znów dymać, tylko jak powinno być tego. Dobra, widzimy się już albo tam na miejscu, albo z trasy. Dobra, jestem już po przeglądzie. Przegląd przeszedł ciapek. Jedynie zastrzeżenie było do żarówek, bo ma LED-owe, nie? Ale pan zrozumiał, że to jest tylko dla lansu. Dla lansu. Przyczepa odstawiona. A i z tyłu w przyczepie jedno koło trochę słabiej bierze. Bierze, ale trochę słabiej. Jest różnica między prawym a lewym kołem. A tak wszystko jest. Pan powiedział, że jest git, więc uważam, że jak jest git, to po co ruszać, po co grzebać, bo już myślałem, żeby sobie zrobić te hamulce, bo widziałem jak one hamują, że widziałem, że przód ładnie bierze, się zatrzymuje, tył też się zatrzymuje, ale nie robi takiej smugi nie robi, no tak naprawdę co. Dziękuję. Do zobaczenia w następnym filmiku. Hej!